Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dawno, bardzo dawno się nie widzieliśmy. Nie miałam po prostu ani czasu, ani siły, ani możliwości, bo tyle się u mnie dzieje i nie mam warunków za bardzo do takiego nagrywania prywatnego, czy nie wiem, do robienia dłuższych filmików, czy jakichś plenerowych filmików. Ale słuchajcie, to się wszystko zmieni niebawem. Także oglądajcie, chwilę jeszcze cierpliwości i naprawdę filmiki będą miały zupełnie inne wybrzmienie, że tak powiem, i będą dużo lepsze. Będzie się dużo więcej działo, będą spacery, będą plenery. Ja wiem, że już od dawna obiecuję, ale no niestety no, życie nie jest proste, wiele spraw się komplikuje. Ale już jestem na dobrej drodze do tego, żeby już niebawem, myślę, że kwestia 2 miesięcy i naprawdę zobaczcie ten kanał mój w zupełnie nowej odsłonie. A na razie opowiem Wam, co teraz się u mnie dzieje. Więc tak, Michalina dalej jest w moim życiu obecna, jest moim numerem 1, czyli mowa o modelu Chase od Bonnie Brown. Z tym, że Michalina obecnie przebywa już w sumie od 6 marca przebywa w gablocie szklanej, w jakby takim mini muzeum. Jest to wystawa, która została stworzona, zostałam poproszona przez MOKiS, nasz Oleśnicki tutaj, czyli Młodzieżowy Ośrodek Kultury i Sportu, o przedstawienie swoich prac. I oprócz tego, że jest tam 30 zdjęć wydrukowanych w wielkim formacie i pięknie oprawionych przez MOKiS, moich lalek, no to jeszcze zostałam poproszona o umieszczenie chociażby kilku laleczek w gablotach, żeby ludzie też mogli zobaczyć, jak to na żywo wygląda w takiej formie 3D faktycznie. No i jedną z tych laleczek, na które padło, że mają być w gablocie, została Michalina. Powiem szczerze, że ciężko było mi się z nią rozstać, bo zainwestowałam we włoski i Michalina dostała włoski. Bardzo się bałam tego wszczepiania, bo powiem Wam, że jednak Chase to jest typowo model do bycia łysolkiem po prostu. On średnio wygląda we włosach i bardzo ważny jest ten kształt głowy, odgrywa dużą robotę, jeżeli chodzi o realizm. Ale tak mi się marzyły takie dosłownie kłaczki delikatne, taki puszek niemowlęcy, że no zainwestowałam w to i nie zawiodłam się w sumie. Nabrała nowego wymiaru, będę się do niej przyzwyczajać tak naprawdę dopiero jak ją odbiorę z tej wystawy. To na nowo jakby będę się nią zajmować. I to już niebawem, bo 6 kwietnia ją odbieram. A tutaj na razie tą lalę, którą widzicie, to jest taki misz-masz trochę, mix and match, jak to się mówi, jeżeli chodzi o kończyny z główką i korpusem połączone. Bo główka jest to w sumie jedna z najświeższych moich, najnowszych lal. To jest Niveh, nie wiem jak to wymówić tak naprawdę, od Cassie Brace, pisze się Neveach, więc być może ktoś z Was mógłby tutaj prawidłową fonię zamieścić, wydźwięk tego słowa, tego imienia w komentarzu, tak jak to czytać, bo szczerze mówiąc, no nie mam pojęcia, nigdy się nie zetknęłam z takim imieniem. Ja mówię Neveh, ale przypuszczam, że jest to nie do końca poprawna forma wymawiania. Będę musiała jej nadać zupełnie inne imię, bo nie wyobrażam sobie w ogóle, nie podoba mi się to imię Neveh, jakieś jest przedziwne, jakieś takie twardoszorstkie. Więc tak, główka jest od Cassie Brace z tego modelu, o którym wspomniałam, natomiast kończyny są od Laury. Od Laury, od Bonnie Brown. I nóżki i rączki tak naprawdę oraz korpusik, bo moja Laura pojechała do nowego domu. Ciężko było mi się z nią rozstać, tak naprawdę w ogóle tego nie planowałam, ale jedna pani już od dawien dawna wypisywała do mnie i bardzo jej zależało na tej lali i w końcu po prostu tak często pisała i pytała o nią, że stwierdziłam, że dobrze, już zmiękłam, bo i tak nie potrafię mieć więcej niż jednej lali u siebie prywatnie, więc postanowiłam, że skoro Neveh jest nowa, no to Laura może już poszukać nowego domu i no nie planowałam tego, ale już zgodziłam się i Laura pojechała. Pojechała oryginalna, natomiast miałam jeszcze jedną Laurę od Alex Kozińskiej. I tą Laurę również rozłożyłam na czynniki pierwsze, czyli właśnie rączki i nóżki dałam tu.
A słuchajcie, główkę przymocowałam do korpusu od Boni Sieben i kończyny dałam też od Boni Sieben. I tym sposobem moja Newech zyskała nowe kończyny i tamta Laura od Alex Kozińskiej też zyskała nowe kończyny i wygląda w nich bardzo proporcjonalnie, bardzo fajnie, bo one są właśnie takie no idealne do jej gabarytów. Nawet powiem Wam, że chyba lepiej się prezentuje niż z tymi kończynami się prezentowała. Jest ona w tej chwili w moim komisie na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie, bo tylko 1000 zł. Chociaż tutaj musicie trzymać rękę na pulsie, bo bardzo dużo pań o nią pyta i przypuszczam, że do przyszłej środy już jej nie będzie, więc no, kto pierwszy zapłaci, ten lepszy, że tak powiem, tak? Kto pierwszy, ten ma. Jest to jedyna lala jak na razie w moim komisie. Na początku kwietnia też ukaże się coś fajnego, atrakcyjnego, ale na razie Wam nie zdradzę co. Muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że komis będzie się tak fajnie rozwijał, bo wszystkie lale schodzą mi na bieżąco, naprawdę bardzo szybko. Ma to wzięcie i chyba chodzi o taką bezpieczną sprzedaż. I ja z tym trafiłam, chyba jako jedyna miałam taki pomysł na razie w Polsce. No bo jestem artystką od wielu lat i mogę zagwarantować po prostu jakość danej lalki. Nie owijam w bawełnę, jeżeli coś jest uszkodzone, też robię dokładne zdjęcia, informuję o tym. No i doradzam klientom adekwatną cenę jakby do stanu danej lali, tak? I dbam o to, żeby był to model na pewno oryginalny. No i ludzie kupujący ode mnie, ponieważ mam firmę, prowadzę od lat działalność, no mają jakby gwarancję tego bezpiecznego zakupu. Mogę nawet wystawić fakturę, więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i widzę, że ludziom się to podoba, no bo w tych czasach jest bardzo dużo oszustw na OLX-ie, czy nawet na Allegro. Po prostu kobiety, dzieci myślę, że kopiują zdjęcia różnych lalek, których wcale nie posiadają w rzeczywistości, no i po prostu sprzedają niby tą lalkę, biorą pieniądze, ta sprzedaż nie jest w żaden sposób zabezpieczona, ubezpieczona, no i znikają z internetu i po prostu ludzie wiele razy się dali tak nabrać i okraść, krótko mówiąc. Więc tak, Newech na razie zostaje. Jeżeli macie jakieś pomysły to na imię dla niej, to podpowiedzcie. Cassie Brace bardzo ładnie rzeźbi, ma piękny odcień winylu, bardzo ładnie się to maluje, więc była to dla mnie czysta przyjemność tworzyć to maleństwo. Ona ma jakieś, no w sumie tyle co Laura, tak, bo ma jej korpus i ma jej kończyny. Główka jest dosyć drobna, ale powiem Wam, że jakoś do tych kończyn się fajnie wpasowała i naprawdę ślicznie się układa. Z oryginalnymi kończynami jakaś była mi za drobna jednak, mimo wszystko była mi za mała, za krótka, a w tej chwili jest bardzo fajna. Jest łysolkiem, ale czy ja wiem, może zdecyduję się na jakieś takie delikatne włoski dla niej. Na razie sobie pobędzie łysolkiem, chcę się nią nacieszyć taką jaka jest, bo ja tutaj jej żyłeczki bardzo fajnie rozrysowałam na całej główce. Ma takie pajączki żyłek, więc też chcę się tym nacieszyć i chcę się nacieszyć różnymi czapeczkami. A zobaczę, być może w przyszłości jakieś takie delikatne kłaczki gdzieś dotąd będę chciała jej wszczepić. Dodatkowa informacja jest taka, że już dziś możecie obejrzeć, nie wiem o której godzinie, 18 czy 18.30, moją lalę w serialu Pierwsza Miłość. Tam jest jakaś pani Justyna czy jakaś inna. Ja nie oglądam tego serialu, ale tak zerknęłam ze względu na to, że moja lala tam gra, więc możecie już dzisiaj obejrzeć ją. Wczoraj wiem, że ta pani odgrywała poród, ale była użyta, widziałam do sceny jakaś inna lala, taka silikonowa. Natomiast teraz będzie, od dzisiejszego odcinka będzie grała moja lala, wykonywana specjalnie na potrzeby tego serialu. Nie wiem, na czym skończyłam, bo Staś przyszedł i mi przerwał nagranie. No ale słuchajcie, tak, włoski będę planowała, bo chyba na włoskach skończyłam, włoski będę planowała jej wszczepić chyba w przyszłości, jeżeli stwierdzę, że nadal jestem w niej zakochana i że zostaje. No to wtedy jakieś takie delikatne właśnie włoseczki, takie jak u Michaliny są, to takie też tutaj jej dam. Zamówiłam nowe igiełki do wszczepienia, jakieś nowe zupełnie, do których do tej pory nie było. Także jestem bardzo ciekawa, jak się będzie wszczepiać. No i to tyle, słuchajcie. Jeżeli chodzi o przeprowadzkę, bo na pewno część z Was jest ciekawa, kiedy ta nowa pracownia wreszcie ujrzy światło dzienne.
No na razie muszę Wam powiedzieć, że dopiero ruszyły prace. Na razie są robione gładzie, będą robione później łazienki. Jeszcze nie mamy prawie nic, praktycznie nic nie mamy pozamawiane, ale już wiemy, co chcemy. Mamy pospisywane wszystkie modele, wszystkie tam rzeczy potrzebne, wymiary. Także no na dniach teraz właśnie się za to bierzemy. Jeszcze jakieś sprawy ziemne wokół domu, więc no to wszystko wymaga czasu, ale no na pewno do końca czerwca będziemy już mieszkać w nowym domku, także będę na bieżąco relacjonowała. Muszę się zastanowić, co chcę zabrać. Chyba wystawię na sprzedaż albo nawet do oddania dwa wózki nowiutkie, znaczy nowiutkie, no mało używane. Jeden to jest Espiro, a drugi nie pamiętam nazwy, taki szary. Pewnie kojarzycie z jakichś moich poprzednich filmików. Więc też będę chciała to wszystko pozbywać się tego. Natomiast na pewno zabieram ze sobą ten kosz Mojżesza. No i zabieram ze sobą wszystkie meble ze swojej pracowni, bo to mi się przyda. Może zainwestuję w jakiś nowy fotelik samochodowy, bo ostatni sprzedałam klientce razem z Lalą. A teraz będę chciała kupić może jakiś taki bardziej wypasiony, na jakimś takim podstawku. Zobaczymy, jak sobie to urządzę, ile będę miała miejsca do dyspozycji w mojej nowej pracowni, ale myślę, że no, będzie to po prostu coś wspaniałego. Już naprawdę nie mogę się doczekać, przebieram nogami, bo no, nie ma nic piękniejszego niż wreszcie mieszkać w swoich własnych czterech kątach, mieć przed domem ogród, a nie schody i sąsiadów i mieszkać na czwartym piętrze, to jest po prostu udręka. I nie wiem tak naprawdę, jak to jest możliwe, że tyle lat myśmy tutaj wytrzymali w tej klatce blokowej i naprawdę nie wiem, jak można wybrać blok od domu. Wiem, że wszystko ma swoje plusy i minusy, no ale jednak jeżeli chodzi o dom, jak cenicie sobie prywatność, cenicie sobie łono natury, ciszę, spokój, no to zdecydowanie dom tutaj ma więcej plusów niż mieszkanie w bloku. Dobra, kończę ten wywód na dziś. Czekam na Wasze pomysły na imię dla Newech, jeszcze nieochrzczonej, że tak powiem. I zabieram się za robienie obiadu, może później jeszcze jakaś sesyjka, może trochę ją poprzebieram. Muszę kupić jej trochę nowych ubranek, bo też ostatnio to zaniedbałam i wszystkie stare, które były do tej pory, mi się znudziły. No i tak, tyle. Pozdrawiam Was, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!